arn.eu. Dzień dobry, ja nazywam się Dark Archon i jest dzisiaj ze mną gościnnie Dorczenzo. Gość specjalny. Machaj, machaj, żeby było widać. Okej. Okay. Mamy dla was rozpakowanie edycji kolekcjonerskiej Dead Island Riptide Zombie Bait Edition. Jest to chyba najbardziej żenujący produkt, jaki widziałem. Przejdziemy do tego dlaczego, ale sam fakt, że pudełko nie pokazuje treści kolekcjonerki, nigdzie nie zobaczycie, co jest w środku. Znajdziecie tylko tekstową informację. I dodatkowo jest tutaj tak, ostrzeżenie. Jest ostrzeżenie, że jest zawartość może kogoś obrazić, więc trzeba na to uważać. I kurczę, kupiłem to tylko i wyłącznie dlatego, że byłem tym strasznie zażenowany, chyba jeszcze bardziej niż kolekcjonerką Residenta, który był słaby dlatego, że był słaby. To jest słabe, bo jest żenujące. No ale okej, tu mamy tą taką nakładeczkę. Samo pudełko wygląda dosyć klimatycznie, tak przynajmniej z zewnątrz. Wygląda bardzo fajnie. Sam design zewnętrzny pudełka jest naprawdę super. Pasuje bardzo ogólnie do serii Dead Island. I niektórzy twierdzą, że zawartość tej kolekcjonerki też pasuje. Ale myślę, że są rzeczy, które można robić, ale których się robić nie powinno po prostu. Tu jest chyba taki... Dorian zauważył, są takie drzwiczki, tak? Na rzep. Chyba tak. Faktycznie są drzwiczki i o mój Boże. I tam właśnie... Tak wygląda zawartość. Główne. To jest treść tej edycji kolekcjonerskiej. Co my tu widzimy? To jest cycaty kadłubek zmasakrowany i... Kurde, otwórzmy. Obróż może najpierw pudełko, zobaczymy tak? Czy z tyłu może... Tu jest takie fajne lakierowane te. Pudełko wygląda całkiem fajnie. Pudełko jest super. Szkoda, że pudełko. Już pod tym względem bije na głowę Resident Evil 6, no które tak. Kolekcjonerkę miało. Fajnie będzie wyglądało na półce. Tak, no. To wygląda super, to mi się podoba. Ale ta zawartość, no jestem na nie już od momentu, kiedy widziałem. O Boże. O cholera. Dobra, czekaj, odwrócimy to tak, żeby można było to... Hej, wow, ale cycuchy. Jest tak obraźliwe, to jest tak przykre. Tak tego nie wyjmę, muszę wyjąć chyba bardzo fajny najpierw. Kawałek szyi. Dobra, tu mamy najpierw to, takie o, taki folderek czarny. Stylizowany dokładnie tak jak pudełko z grą. Z dołu jest zaklejony, więc otworzę go od góry. Czyżby to gra? Tak jest. Z tego co wiem, edycja kolekcjonerska dostępna, ta przynajmniej, Zombie Bait Edition jest dostępna wyłącznie na Xboxa. Nie widziałem ani wersji PC-towej, ani wersji na PlayStation 3. W ramach gry jest też dołączony Survivor Pack DLC, jakiś pakiet dodatków. Całe szczęście, że jakieś DLC właśnie dołączyli. Gra jest od 18 lat, więc najmłodsi uważajcie. I uważajcie też na zawartość, najmłodsi, bo... Ojej. Co tu jeszcze jest? Steelbook, z tego co czuję pod palcami. O, wow, jaka fajna pocztówka. Mega. Taka litografia całkiem znikąd. O, ale Steelbook wygląda Steelbook jest bardzo ładny, weź się nim zajmij, a jeszcze zajrzę. Bardzo ładny jest ten Steelbook, nie spodziewałem się, że będzie wyglądał aż tak fajnie. Wygląda naprawdę mega imponująco. Czyli otworzę go, to zobaczymy. O. A i w środku też jest ładny. Nie spodziewałem się tego. To jest bardzo kurczę, na plus. No, jest tutaj taki, no jak to się mówi, żłobiony taki tak, jakby? Jest wyżłobiony, jest polakierowany z tego co super widzę. Super wygląda. Pokaż tak pod kątem może. Żeby te żłobienie było widać. Nie wiem, czy to spróbuję tak z bliska może. Chyba. Wygląda, jest to chyba jeden z lepszych steelbooków, jaki widziałem. Mnie generalnie. Również bardzo się podoba. Troszkę szkoda, że nie ma tytułu, więc jak ktoś będzie szukał gry na półce i nie będzie mną, to prawdopodobnie jej nie znajdzie. Może się dokleić. Dobra. Ale przejdźmy do tego kadłubka, do tego popiersia. No, nie jest to może popiersie Beethovena, które sobie ludzie stawiają czasem w domu. Teraz będzie moda na popiersie właśnie z Dead Island. Jakbyś mógł pociągnąć... O ja pierdolę. Powiem tak, to chyba nie stanie nigdzie u mnie w... Tu muszę troszeczkę przeczyścić tym... Tutaj, wiesz, bardziej no, tak przeczyść. Tak, no. To chyba nie stanie u mnie na półce obok, nie wiem, Lary. Bo... brakuje mi słów. Znaczy, szczerze mówiąc, tak na pierwszy rzut oka, to nie jest wykonana wcale jakoś super. Jest ciężka. Jest z czegoś. Tu jest jeszcze taki meszkowaty materiał od spodu, żeby się nie ślizgała. Jest
ciężka jest... Można kogoś zabić ją, nie? Na przykład. Prawdopodobnie, można jak zabić tam z tyłu? Kimś z tyłu. No nic ciekawego. No nic niesamowitego. Wygląda jak faktycznie coś pomalowane ręcznie. Szczerze, wygląda to ta góra. Ta góra wygląda tutaj jak taki pomalowany steropian trochę i... A mi przypomina pień drzewa, szczerze powiedziawszy. No, w sumie. Ale jest bardzo anatomiczne. Właśnie masz kręgosłup, nie? Tu masz jakieś piękne. Ekstra. Mega. Mega 64. Jak ręce? Ręce... Nie, ja naprawdę brak mi słów, nie o wiem, co chodzi? Nie wiem do kogo to jest adresowane. Wiem, że do fanów gry, tak? Ale kto o zdrowych zmysłach sobie to postawi gdzieś w pokoju i myśli, a ile jestem z siebie dumny, ale żem kupił Dead Island Riptide. A te żebra, jak tu fajnie wystają, taka krew. Opatrz, jak tu realistycznie tak zasycha właśnie. To jest tak smutne, że aż... Nie wiem, jak to nazwać, ale dobra, powiedzmy, że to jest żenujące, tak? Obraźliwe dla kobiet, obraźliwe w ogóle dla czegokolwiek, dla ludzkiej inteligencji, ale jeżeli klikniecie na link poniżej, który się pojawi gdzieś tu, na rozpakowanie edycji kolekcjonerskiej polskiej, którą przygotował Krix, nie wiem, czy ona już jest, czy się pojawi później, więc będziecie musieli zerknąć, pojawi się to też w opisie, zobaczycie, że polska edycja kolekcjonerska jest żenująca z zupełnie innych powodów. Zachęcam was do obejrzenia. To jest taka, o ile ta obraża moje gusta i inteligencję, to ta polska edycja kolekcjonerska obraża w ogóle dobre imię kolekcjonerów. To jest żart po prostu nieśmieszny kompletnie z tego, ze zbieraczy. Bardziej wygląda jakby po prostu można było się przejść na jakieś targi i nazbierać jakieś gratisów do jednego wora tak. I tyle. To, więc o ile ta wygląda jak coś, co obraża dobre gusta ludzi, to edycja kolekcjonerska polska po prostu obraża ludzi, którzy to kupili. I tym miłym akcentem chyba skończymy nasze rozpakowanie Dead Island Riptide. Minus za figurkę, po pierwsze, ale wielki plus za tego super steelbooka. Dokładnie, ale powiem szczerze, zaskoczony jestem, że jest taki duży. Myślałem, że to będzie coś w stylu bardziej, wiesz, na zdjęciach wszystko zawsze wygląda duże. No myślałem, tak. Że będzie to bardziej jak Duke z kolekcjonerki, taki mniejszy. Mhm. Jest zaskakująco duża. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. W zasadzie nie mam pojęcia, jak to ocenić w kontekście całości. Zapraszam was w piątek na nasz livestream z pierwszych około 2 godzin gry Dead Island Riptide. I to w zasadzie tyle. Nie mam zielonego pojęcia, co to ma być i dlaczego to jest w tej kolekcjonerce. Taki bonus. Fajny bonus i idealny wręcz. Patrzę tutaj na zawartość. Mamy ten artwork. Artwork piękny. Niesamowity. Opis jest, nie? Tej zawartości tak, tylko nie ma zdjęć. Nie ma żadnej informacji. No dobra. Zobaczymy się w piątek na livestreamie. Trzymajcie się. Ja chyba pójdę zmyć z siebie brud tej kolekcjonerki. Może umyj ją, żeby było takie po pierwsze bez krwi. Postawić to gdzieś? Nie postawić? Może tyłem? Może w piwnicy dasz. O, w piwnicy. W piwnicy to jest idealne miejsce. Dziewczyny się ucieszą. Dobra, trzymajcie się. To Do byłem zobaczenia. Ja. I ja. I ja.